Piękne miejsce, do którego chcielibyśmy wszyscy trafić. Ale moje pytanie jest podstawowe. Czy widzimy tutaj baktów? No właśnie, nie ma baktów, więc skupiamy na tym się miejscu, gdzie są baktowie, czyli tutaj. Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Miło mi, że byliście uprzejmi przyjść i dać mi swoje towarzystwo. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, dzięki tej uprzejmości... Słucham? Dobrze. Tak mówiliśmy wcześniej, dzisiejszy wykład rozpoczniemy od krótkiego przypomnienia tematyki, którą poruszaliśmy 9 października. To będzie bardzo krótkie przypomnienie, dlatego że pierwsza część jest zapisana, jeżeli ktoś chciałby ją odsłuchać albo dam źródło, on zresztą jest na moim profilu. Tam są wszystkie kwestie, które omawiałem wcześniej, ale dzisiaj przypomnę kwestie, o których rozmawialiśmy na początku, czyli wracamy do konceptu, który omawialiśmy ostatnio, czyli do dharmy. Dharma to nic innego jak zbiór informacji dotyczący tego, jak powinniśmy postępować. Oczywiście tłumaczeń dharmy jest bardzo wiele. Najczęstsze tłumaczenie to dharma równa się obowiązek. Oznacza to nie mniej, nie więcej, iż to sformułowanie kryje w sobie bardzo ważny aspekt życia duchowego i społecznego. To, że jesteśmy zobligowani do wykonywania swoich obowiązków. Mówiłem o tym ostatnim wykładzie, że każdy z nas ma pewne obowiązki. Tak czy nie? Wy byliście, więc pamiętacie. Janek też był, więc pamięta. Mamy obowiązki do wykonania, czyli obowiązki, które wynikają z funkcjonowania nas jako istot społecznych w szerszej tkance, jaką jest społeczeństwo, ale również obowiązki wobec bliskich, obowiązki wobec rodziny, wobec przyjaciół, wobec wszystkich żywych istot. I również, a może przede wszystkim naszym obowiązkiem jest nic innego jak próbowanie dostrzeżenia Kryszny w każdym aspekcie Jego stworzenia. To jest bardzo ważny element. Kluczowy aspekt naszej filozofii, w którym mówimy bardzo wyraźnie. Jeżeli dostrzegasz Krysznę wszędzie wokół siebie, jesteś świadomy Kryszny. Możesz być świadomy Kryszny w każdych okolicznościach. Więc kiedy szukasz Kryszny, szukasz Jego śladów, Jego stóp w swoim życiu, wówczas jesteś na ścieżce życia duchowego. Ścieżce, która również ma pewne obowiązki. Więc również w tym kontekście dharma oznacza zbiór obowiązków, które przynależą wielbicielowi. Tak jak zwykłe istoty niezaangażowane w proces życia duchowego mają swoje obowiązki, więc również duchowni te obowiązki mają, o nich dzisiaj będziemy mówić. Więc dharma to obowiązek, ale dharma to termin, który odnosi się do religii, tak jak mówiłem wcześniej. Zwyczajnie powszechne religijności. Będąc religijni również mamy pewne obowiązki, tak jak są osoby, które uczestniczą w różnego rodzaju nabożeństwach, katolicy, muzułmanie, oni również udają się do miejsca, w którym starają się zetknąć z Bogiem. Czyli mają pewne obowiązki. Teraz w tym kalendarzu katolickim zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc one są również opatrzone pewnym gryfem funkcjonowania społecznego, ale również religijnego. Kolejne to jest uświęcony, usankcjonowany obowiązek. To znaczy, że wszystko, co jest czynione w duchu świadomości Boga, w pełnym tym, tego słowa znaczeniu, ma ten charakter. Uświęcony, usankcjonowany obowiązek. Ta sankcja, którą tutaj jak gdyby ujmujemy, jest bardzo istotna. To znaczy, że obowiązek wykonywany właściwie sytuuje nas na właściwej pozycji. Jeżeli wykonujemy go niewłaściwie, degradujemy się. Guru Maharaj, ja o tym mówiłem w ostatnim wykładzie, wspomniał bardzo ciekawą tezę. Jeżeli działasz zgodnie z dharmą, dharma cię obroni. Jeżeli działasz przeciwko dharmie, dharma cię zniszczy. Prosta zasada. Sankcja. Jeżeli jesteśmy skrupulatni, uczciwi w wykonywaniu naszego duchowego posłannictwa, wówczas jesteśmy chronieni przez prawo Boga. Natomiast jeżeli działamy wbrew prawu Boga, to prawo Boga odwraca się przeciwko nam. Podobnie, kiedy działamy uczciwie w świecie materialnym, jesteśmy chronieni przez prawo państwowe. Jakie by ono nie było. Natomiast kiedy występujemy w sposób jednoznacznie świadomy przeciwko prawu,
państwowemu, ponosimy tego konsekwencje, tak czy nie? Też o tym mówiłem, podałem przykład jeżdżenia samochodem z określoną prędkością. To jest bardzo istotne. Musimy zrozumieć, że wszystko, co nas otacza, działa według określonego prawa. Kolejnym terminem dharma to cnota, czyli cecha, która powinna wyróżniać osoby stąpające tą ścieżką. Dharma to również stan porządku we wszechświecie. Wszechświat jest uporządkowany, tak czy nie? Widzimy chaos? Nie, jedyny chaos, jaki wprowadzany jest ten świat, to nasz chaos. Żyje w istot w formie ludzkiej. Jesteśmy najlepszym źródłem chaosu w tym wszechświecie. Wszechświat funkcjonuje w sposób uporządkowany. Zwierzęta mają swoje miejsce, zwłaszcza jak mrowiska funkcjonują. Kiedyś tutaj mój drogi przyjaciel John Caprow pokazywał mi w lesie piękne, ogromne mrowisko. Wszystko było uporządkowane. Te mrówki nie biegały z rozwianymi czułkami po drodze, bo nie wiedziały, gdzie się mają znaleźć. Nie, one wędrowały określonymi dróżkami do mrowiska. Ten ogromny kopiec zawiera w sobie miliony żywych istot w formie mrówczej. I to wszystko jest uporządkowane. Więc cały wszechświat jest uporządkowany i jest to coś, co powinniśmy również starać się zauważyć. Taki, jaki jest porządek w nas, taki jest porządek na zewnątrz. Normy moralne, czyli zasady postępowania w życiu, które są bardzo istotne. Społeczeństwo bez norm moralnych jest społeczeństwem martwym. Jest społeczeństwem bez głowy, jest społeczeństwem pozbawionym mocy. Nie mając norm moralnych, nie jest to istotą społeczną. Prabhupada wyraźnie o tym mówi, o moralności. Moralność to nic innego, jak zrozumienie tego, w jaki sposób funkcjonować. Kolejna rzecz, to są zasady postępowania. Więc reasumując to podsumowanie ostatniego wykładu, dharma to obowiązek wobec wszelkich praw wszechświata, których ostatecznym autorem jest Bóg, czyli Kryszna. Czy ktoś ma wątpliwości, że wszechświat jest zarządzany intelektualnie prawidłowo? Ktoś ten wszechświat zorganizował i ktoś spowodował, że on działa w taki, a nie inny sposób. Tym kimś jest Bóg. W krysznaizmie imię Boga to Kryszna. Obowiązek ten wyraża się w akceptacji wspomnianych praw i w ich sumiennym przestrzeganiu. Tak się rozmawialiśmy z Kasimiszem Prabhu odnośnie szkolenia dzieci. Dzieci często mają ochotę robić wszystko, tylko nie to, co powinno być czynione. Tak mają zadawaną pracę domową, z której muszą się wiązać na poniedziałek. Kiedy dzieci biorą się do pracy, robienia pracy domowej? Mukunda? Tak, wieczorem. Tak, wieczorem. Tak, ale tylko 23, bo to jest idealny czas, żeby skupić się na matematyce albo żeby napisać wypracowanie z polskiego. To jest perfekcyjny czas. Okazuje się, że to poczucie obowiązków w przypadku dzieci musi być przez rodziców implementowane. Wszyscy, którzy mają dzieci, uśmiechają się pod nosem, bo wiedzą, o czym mówię. Nie jesteśmy różni w swoich, jak gdyby tutaj, troskach od siebie. Dlatego też obowiązek wyraża się w tym, że przestrzegamy, uczymy dzieci przestrzegania pewnych praw i uczymy ich przestrzegać. I dzisiaj rozpoczynamy część drugą, po tym krótkim podsumowaniu, część 2. Dla porządku data, żeby wszyscy wiedzieli, którego dzisiaj mamy. Dzisiaj jest 27.11.2016. Przechodzimy do definicji słowa dharma. W interwale czasowym, który upłynął od 9 października do 27 listopada, czyli między tymi dwoma moimi prezentacjami, udało mi się podczas studiowania książek Śrila Prabhupada znaleźć bardzo dwa interesujące określenia terminu dharma, które tutaj z przyjemnością Wam przytoczę, dlatego że one wnoszą bardzo wiele w nasze rozważanie. Pierwsze to jest to akapit ze Naukowej Kundi, 16 rozdziału ze strony 26, ja go przeczytam dla tych, którzy słuchają przez sieć. Słowo dharma znaczy obowiązek. Chociaż słowo to często tłumaczy się jako religia, a religia z kolei jest znowu definiowana jako pewien rodzaj wiary, dharma nie jest tak naprawdę rodzajem wiary. Dharma oznacza prawdziwy, naturalny obowiązek. Poznanie potrzeb duszy jest naszym obowiązkiem, a my na nieszczęście nie wiemy nic o duszy. Jesteśmy zajęci jedynie zaspokajaniem potrzeb ciała. Ta definicja dharmy jest bardzo jednoznaczna. Prawopadnie pozostawia do tej cienia wątpliwości. Dharma to jest obowiązek. Obowiązek duszy wobec tego, kto tą duszą
oczywisty sposób kieruje albo wpływa na. A dusza może wpływać tylko, duszę, która jest uosobiona w tym ciele, może wpływać albo Kryszna, albo natura materialna. Wybór jest wasz. Jeżeli koncentrujemy się na tylko i wyłącznie na zabezpieczaniu potrzeb ciała, ale nie jesteśmy chętni, żeby pamiętać o tym, że ponad tym ciałem istnieje duch, to wówczas zaczynamy mieć duży problem. Więc dharma, o którym Prabhupada tutaj mówi w tym swoim krótkim akapicie, to nic innego jak prawdziwy, naturalny obowiązek. Naturalnym obowiązkiem żywej istoty, czyli duszy, jest zwrócenie swojej twarzy ku słońcu. Zobaczcie, rośliny, kiedy kwitną, w którą stronę zwracają swoje piękne kwiaty? W stronę słońca, tak? Czyli to jest naturalne. Kiedy dbamy o rośliny, szczególnie o tulasy, staramy się, żeby miejsce, w którym te rośliny przebywają, było nasłonecznione. Tak czy nie? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że roślina potrzebuje słońca. Potrzebuje słońca do rozwoju. W oczywisty sposób jest to zjawisko fotosyntezy. Tak czy nie? Więc kieruje swoje lico w formie kwiatu ku słońcu. Tak samo my, jako żywe istoty, byśmy umieć ustawić się twarzą do słońca, do Kryszny. Jest taki piękny werset z Chaitanya Charitamrity, który mówi o tym, że tam, gdzie jest światłość, tam nie ma ciemności. Kryszna Surya Sama, Kryszna jest blaskiem słońca. Więc tam, gdzie jest Kryszna, tam nie ma ciemności. I fizycznej ciemności, i ciemności ignorancji. Więc obowiązkiem żywej istoty, której ktoś mówi, jest zwrócenie swojej twarzy ku źródle wszelkiej przyjemności, ku źródle wszelkiego światła Kryszny. Tak jak kwiat automatycznie ustawia się ku słońcu, tak samo my, jako żywa istota, byśmy kierować swoje lico w stronę Kryszny. I drugi bardzo interesujący fragment, ten fragment pochodzi z bardzo interesującej książki pod tytułem Dialektyczny Spirytualizm. Jest to książka, w której Śla Prabhupada odnosi się, ona nie jest tu przetłumaczona na język polski, Prabhupada komentuje poglądy różnych filozofów. Począwszy od filozofii greckiej, skończywszy na filozofii współczesnej. To jest bardzo obszerne tomisko. Liczy sobie prawie 600 stron. Jego uczniowie, Hayakrishna Prabhu i Sakyamuni Sundara Prabhu, przedstawiają Śla Prabhupadzie poglądy danych filozofów. I Prabhupada odnosi tą kwestie do filozofii wiedeńskiej. Bardzo interesujący fragment. Wczoraj czytałem rozdział, w którym Śla Prabhupada komentuje filozofię Sokratesa. Bardzo to jest chyba jeden z najdłuższych rozdziałów, dlatego że Sokrates w tej filozofii zachodnioeuropejskiej jest uważany za ojca założyciela. Dlatego też jego filozofia jest, jeżeli przyjrzymy, jest bardzo zbliżona do filozofii wedyjskiej. Ta wczesna filozofia grecka, najwcześniejsza, jest tak naprawdę w 90% kalką literatury wedyjskiej, filozofii wedyjskiej. Szczególnie ta pierwotna filozofia przyrody, która ma bardzo wiele wspólnego z filozofią Majawadi. Sokrates był osobą, która odwróciła spojrzenie na filozofię. Przeniosła ciężar analizy z przyrody, która nas otacza, na człowieka, na żywą istotę. Więc Prabhupada bardzo dużo uwagi poświęca Sokratesowi, i stąd jest ten fragment, który wam teraz włożę. To jest moje tłumaczenie. Nie jest tak dobre jak BBT, ale zawsze. Termin dharma odnosi się do nakazów Pana. Kiedy stosujemy się do nich, wówczas podążamy za dharmą. Zwykły obywatel nie może fabrykować własnego prawodawstwa, ponieważ stanowienie prawa leży w gestii rządu. Nasza doskonałość leży w przestrzeganiu poleceń Boga w 100%. Ci, którzy nie pojmują Boga albo Jego praw, mogą budować swoje religijne systemy, ale nasz jest od nich różny. Bardzo mocne, jednoznaczne sformułowanie, którego dzisiaj Kasimisza Prawo mi był uprzejmy, które dzisiaj Kasimisza Prawo mi się uprzejmy w innym kontekście przypomnieć. Dokładnie tak to wygląda. Istnieje prawo, które ten świat, jak gdyby, powinien umiejętnie realizować. Jest dharma. Te dwie definicje, czy właściwie te dwa sformułowania, które Prabhupada tutaj nam, jak gdyby, przekazuje, są kluczem do rozważań, które poczynię za moment. Oczywiście odwołujemy się tutaj w przypadku religii na zeszłym seminarium do tak zwanej etymologicznej definicji. Słowa etymologia to jest nauka o pochodzeniu wyrazu. Etymologiczna definicja to nic innego jak definicja o tym, wychodząca z tego, czym dany wyraz jest związany, albo z czego pochodzi. I ta etymologiczna definicja dharmy pochodzi od słowa dhri. Dhri w sanskrycie oznacza trzymać.
lub jeszcze bardziej precyzyjnie to, co wszystko spaja w jedną całość. Dri, czyli trzymać, ale również oznacza to stan, w którym istnieje coś, co spaja wszystko w jedną całość. Co jest tym czymś? Zgadza się. To Kryszna. Kryszna nam musi wysłać SMS-a. Kryszna jest kimś, kto spaja wszystko w jedną całość. To jest ta partykuła, jednocześnie lepiszcze, klej, który stwarza, że świat trzyma się w takim stopniu, jak się trzyma. Kryszna de facto jest źródłem dharmy, o tym też się będzie mówić. I jest on tym elementem, który spaja stworzenie w jedną całość. To, co spaja wszystko w jedną całość. Zobaczcie, to jest tak piękna definicja. Kryszna spaja wszystko, czyli Bóg, spaja wszystko w jedną całość. Dzięki niemu wszystko funkcjonuje doskonale. Jest ten piękny werset, który Śla Prabhupada często przytacza, fragment, że nawet źdźbło trawy nie przemieszcza się bez woli Kryszny. Wyobrażacie sobie to? Wszystkim jest wola Boga, więc wszystkim jest ten pierwiastek boski, ten pierwiastek dharmy. Więc Kryszna jest dharmą. To dzięki Krysznie ten wszechświat funkcjonuje. Chociaż Kryszna nie do końca jest zainteresowany czynem uczestniczącym w tym wszechświecie, bo Kryszna ma swoje własne plany i rozrywki, to jak nikt nie chce zajmować się zarządzaniem. Zarządzanie to jest najtrudniejsza część funkcjonowania społeczeństwa, szczególnie świątyni Skon. Nikt nie chce się tym zajmować. Dlaczego? Bo to jest wcale nie jest wcale taka przyjemna rzecz, że wszyscy są, och, jest prezydent świątyni, on chodzi na, taki dumny, albo jest na świeczniku. Nie, to jest ciężka robota, realna praca. Więc tak naprawdę nikt przy zdrowych zmysłach nie bierze się zarządzania. Ale z drugiej strony, trzeba zarządzać tym wszechświatem i trzeba zarządzać tym miejscem. Więc ponad swoje zdrowe zmysły przedkłada wolę Kryszny, Prabhupada. I dlatego tak to funkcjonuje. Więc Kryszna nie jest specjalnie zainteresowany zarządzaniem tym materialnym światem. On wyznacza do tego swoich reprezentantów. Kryszna ma swoje plany na spędzenie dnia, wierzcie, bardzo fajne plany. Interesujące. Od poranku do wieczora ma wypełniony kalendarz. I co więcej, Kryszna nie ma swojego concierge, który dba o jego terminarz. Kryszna naprawdę ma fajne rzeczy do roboty. Ma wypełniony od rana do wieczora swój dzień różnymi fajnymi rozrywkami. Więc to jest jego działanie. Tym zajmuje się Bóg. Bóg nie zajmuje się zarządzaniem tego wszechświata osobiście. Czy siada na tronie, przesuwa ludzi jak piorę na szachownicy, albo też półbogów, żywej istoty, mówi, dobra, to. Cię ma swój jakby własny świat, ale deleguje. Tak samo w przypadku funkcjonowania społeczeństwa. Zarządzanie jest czymś bardzo trudnym. Dlatego też ci, którzy nauczają, delegują tych, którzy mają zarządzać. Ale są osoby, które były to jednocześnie, jak Prabhupada. Ale to jest szkoła niedościgniona. Dlatego też Kryszna zajmuje się swoimi planami, ale deleguje odpowiedzialność na innych. Dlatego też to jest bardzo istotne. Ale mimo to Kryszna jest tą wolą, tą energią, która zespala ten wszechświat. Dlatego, że Kryszna jest zajęty rozrywkami na Goloka Vrindavan, to i tak wie, co się dzieje w każdym aspekcie jego stworzenia. Jeżeli coś się dzieje nie tak, pojawiają się tam pewne jego posłańcy, którzy aranżują pewne czynności. Na przykład pan Shringadev, pan Varaha, na koniec tej jugi pojawia się pan Kalki. Więc są wysyłani specjalni reprezentanci, którzy wykonują pewną robotę. Oni przychodzą, załatwiają problem i kwestia jest już zupełnie czysta, tak jak pan Shringadev. Jego pojawienie się trwało bardzo krótko, ale sprawa była domknięta w 108%. Dlatego też delegowanie odpowiedzialności przez Krysznę świadczy o tym, że Kryszna jest pełen świadomy. On ma swoje plany na dzień i noc i dlatego realizuje je z całą stanowczością. Stąd też bardzo istotny element, o którym mówimy. To, co spaja wszystko w jedną całość. Kolejny fragment. Zwróćcie uwagę, że przedmioty, którymi się otaczamy, które są wokół nas, tak jak ten mikrofon, stojak, zachowują swoją integralną całość. Tak czy nie? No, chyba, że ktoś używał go w innym celu, na przykład, żeby zasłonić zasłonę, albo używał go jako urządzenia do sprzątania podłogi. Tak czy inaczej, on ma swoją integralną cechę i jest integralną całością. Tak czy nie? Tak. Co sprawia, że to jest integralną całością? Dlaczego atomy trzymają się razem?
bo się lubią, oczywiście. Kto się lubi, kto się czubi, ten się lubi. Natomiast są przyciągane i odpychane. Dlaczego te atomy tworzą integralną całość? Dlatego, że jest taka woda Kryszny. I każdy z tych elementów ma swoją integralną strukturę. Nie możesz pomylić struktury stali ze strukturą powietrza. Tak czy nie? Jeżeli zapytasz metalurga albo drewnika, czy to jest stal, mówię tak. Ale kiedy pokażesz mu mosiąc, on mówi, nie, to nie jest stal, to jest mosiąc. Więc każda z tych, jak gdyby, każdy z przedmiotów, który nas otacza, ma integralną całość. Jest czymś, co ma swoje miejsce we wszechświecie. Tak? Są wielu ludzie, którzy zajmują się różnymi wspaniałymi rzeczami. Tak jak tutaj jest jeden bakta, który chce powiedzieć do Relikanta Prabhu, który jest ekspertem w astronomii. To jest znaczy na... tutaj siedzi pokornie i schował się za filarem, ale wszyscy wiedzą, o czym on mówi, o czym, o kim mówię. To jest osoba, która zajmuje się nauką o zegarach słonecznych, o pomiarze czasu. I możecie go zapytać, czy zauważył w swoich badaniach, bo tak to można nazwać, jakąś przypadkowość, albo że Słońce biega na zasadzie własnego integralnego planu? Nie, wszystko jest uporządkowane. Więc wszechświat ma swoją cechę uporządkowania, immanentne uporządkowanie, tak samo przedmioty, które nas otaczają. Dlatego też każdy ten przedmiot ma swoją integralną, niezwykłą, jednoznaczną cechę. I o tym zaraz sobie powiem. Więc Dharma to co nic innego jak istota każdej rzeczy. Tak jak mówiłem, stal jest stal. Tak czy nie? A mosiąc mosiącem. Woda wodą. Ja mówię o wodzie, o wzorze chemicznym H2O, żebyśmy mieli jednoznaczność. Bo różne osoby w różny sposób wodę postrzegają. Jeżeli ktoś czytał książki Karla Maya, to wie, że wodę mogą mieć różny wymiar, prawda? H2O. To nieodłączna cecha danej rzeczy. Co jest cechą tego statywu? Czy pomylimy go ze stołem? Pomylimy go ze stołem? Nie. Dlaczego? Ma pewną strukturę. Tak, ma pewną strukturę, pewną harmonijną, z pewną harmonijną całością i pewien określony wygląd. I co więcej, ma pewną określoną funkcję. Oczywiście ktoś może być chętny, żeby z tego statywu zrobić podajnik do prasada, prawda? Nie wiem, czy widzieliście taki film z Charlie Chaplinem, kiedy on siedział za takim stolikiem i testowano na nim automat. Wiesz, o czym mówię, prawda? Do karmienia. Musicie zobaczyć sobie w YouTubie Charlie Chaplin i automat do karmienia. Kiedy z pewnego rodzaju przerzędowania, z takiego statywu między innymi zrobiono łyżkę i widelec i karmiono go. Rzeczywiście, mu to bardzo fajnie wygląda, natomiast musicie zapytać Charlie Chaplina, czy mu to odpowiadało w 100%, albo czy byście chcieli, żeby ten mikrofon was karmił. Raczej nie. Więc i ostatni aspekt to jest niepowtarzalny wyróżnik rzeczy lub bytu, nie pozwalający na pomylenie jej z inną rzeczą. Samochodu nie pomylimy z hulajnogą, mimo tego, że jednym i drugim możemy się poruszać, tak czy nie? Tak czy nie? Właśnie, hulajnogą możemy się poruszać i samochodem możemy się poruszać. Funkcja jest podobna, ale czy charakter przedmiotu jest identyczny, nie jest różny. Więc dharma, rozumiecie o czym mówię, dharma to coś, co pozwala zauważyć pewną rzecz w jej immanentnym stanie. Nie pomylisz tego z niczym. No to oczywiście, jeżeli będziesz samochód z hulajnogą, to jest bardzo poważna sprawa. Czasami i tak bywa. Natomiast to nie przeczy stanowi, że hulajnoga i samochód to dwa różne przedmioty. Więc, żeby to podsumować. Co jest dharmą wody? Tak? Co jeszcze? Cierpliwość. Nie. Wilgotność. Woda jest wilgotna. To jest jedyna cecha wody. Bo płynny może być na przykład ciekły azot, tak czy nie. Ale kiedy włożymy wodę, rękę do wody, czujemy jej wilgoć. Tak jest zbyt ciepło, to co się dzieje z nami? Pocimy się. Ewaporujemy, mówiąc językiem technicznym. Więc wilgotność. Dobrze. Co jest? No teraz mamy bardzo ważny test. Przed uczną pewnie wszyscy będą wiedzieli. Co jest harmą cukru? Słodki. Świetnie. Tak, cukier jest słodki. Nie pomylimy cukru z czymś innym, prawda? Chociaż zdarzają się takie sytuacje. Pamiętam dawno, dawno temu w odległej galaktyce Prawioma Prabhu gotował halawę. Kiedyś Prawioma Prabhu należy do najlepszych kucharzy we wszechświecie, więc zawsze uczty, które gotował, były nektariańskie. Ale często zdarza się tak, że podczas uczt pojawiają się różne nieprzewidziane okoliczności. No i traf chciał, że na półce w kuchni, to było jeszcze w Shiva Sandze, czyli w Milanówku, ja pamiętam to jak dziś,
stał obok siebie w identycznych pojemnikach stał cukier i sól. I okazało się, że podczas ferworu kucharzenia, to były okoliczności gotowania, to jak Maktowie gotowali barszcz w szybkowarze, to jest inna historia, że mało powiem. W każdym bądź razie było gotowanie naprawdę na wysokich obrotach. No i problem wykonał, ofiarował, wszyscy czekali ze ściśniętymi kciukami i szczękami, żeby zjeść prasadam, ale okazało się, że po pierwszych kęsach baktowie patrzyli się na siebie z kamienną twarzą, ale w tych latach nikt nie protestował. To były inne czasy. Żeby zdobyć cukier, trzeba było zrobić bardzo trudną, jak to się mówi, wręcz karkołomną wycieczkę na bazar Różyckiego, żeby wymienić pewne produkty na inne produkty. Więc baktowie, wy tego nie pamiętacie, to jest zamierzchła historia. Pamiętacie, prawda? No to dobrze, czy nie jestem aż jedyny taki stary? W każdym bądź razie, okazało się, że traf chciał, że zamiast cukru do halawy dodano sol. Wyobraźcie sobie ogromny gar halawy z bananami, które zdobywano się też w trudnych bojach, z pomarańczami, z rodzynkami, który miał w sobie sól zamiast cukru. Ale wierzcie mi, baktowie zjedli co do ostatniego kęsa. I nikt nie narzekał. Nie, wszyscy przeżyli. W każdym bądź razie darmą cukru jest słodycz. Jeżeli bierzemy coś do ust, co ma słodki charakter, wiemy, że jest tam cukier, ewentualnie jego współczesny substytut. I ostatnie pytanie, co jest darmą soli? Słono. Spożywamy dużo soli. Próbowaliśmy robić eksperymenty, żeby nie jeść bez soli. Jest to trudne i nieskuteczne w wielu przypadkach. Ale sól to sól. Darmą soli jest właśnie słony wymiar. Więc pojawia się następne pytanie. Co jest harmą duszy? Słodzenie? Służenie. Można służyć przez słodzenie, masz rację. No właśnie, co jest harmą duszy? Jesteśmy blisko. Zgodnie z naukami Bhagavad Gity, służenie Krysznie, ja już tak powiedziałem, słusznie. Krysznie, czyli osobowemu Bogu, z miłością mi oddany. To jest karma duszy. To jest cecha, którą posiadamy. Możemy zaprzeczać, robiąc różne dziwne rzeczy, że tak nie jest, ale tak jest. Wcześniej czy później dojdziemy do takiego momentu, że zrozumiemy, że darmą duszy, tym wyróżnikiem, tą immanentną cechą jest służenie Bogu, służenie Krysznie. I kiedy sobie to uświadomimy i powiemy, Krishna, jestem Twój, zrób co uważasz, wtedy uzyskujemy zupełnie inną perspektywę. Tak mówiliśmy tutaj o nauka Królowej Kunti. Ona w pełnym tego słowa znaczeniu polegała na Krishnie. Prabhupada, pisząc wprowadzenie do tej książki, bardzo zajmującej i znakomitej, opisuje losy Kunti, przez co przeszła. Nasze problemy to jest betka w porównaniu do tego, co przydarzyło się Kunti. Ale mimo tego ona cały czas wiernie trwała przy Krysznie. Zdarzały się problemy, o których my możemy poczytać co najwyżej w książkach, tak jak Mahabharata. Każdy z nas, kto miałby do czynienia chociaż z jedną setną problemów Kunti, mógłby mieć duże problemy. Ale Kunti absolutnie przyjmowała to jako łaskę Kryszny i co więcej, cały czas wierzyła, że jest to pewien jego plan. Co więcej, była w lepszej sytuacji od nas, dlatego że widziała Krysznę twarzą w twarz. I co więcej, jako jedna z niewielu osób w Mahabharacie wiedziała, że Kryszna jest tym Kryszną, najwyższym osobowym Bogiem. Więc to jest harma duszy. I ona w pełni oddała się Krysznie. To jest trudne, ale wcześniej czy później będziemy musieli dokonać tego wyboru. Kryszna, jestem Twój. Proszę, zrób co uważasz. To jest prapatti, to jest pełne zaufanie Krysznie. To jest proces duchowy. Dlaczego dzieci ufają rodzicom? Dlaczego dzieci ufają rodzicom? Dlaczego dzieci przychodzą do nas, mówią nam, że nas kochają? To jest właśnie to. One ufają nam, że zrobimy dla nich wszystko w każdych okolicznościach. I to jest nasza relacja z Bogiem, z Krysznią. Jeżeli zaufamy Krysznie, to będziemy w stanie zrobić bardzo długi marsz w bardzo krótkim czasie. Więc to jest ten fakt. Czy jesteśmy chętni, żeby zaufać Krysznie?
Czy też mamy inne plany, jeżeli chodzi o zaufanie? Mamy całą listę, komu będziemy ufać, prawda? Politykom, harcerzom, spawaczom, nie wiem, piłkarzom, kimkolwiek. Nie, Krishna jest kimś, kto się intelektualnie zrozumieć, że to jest jedyna osoba godna zaufania. I bracia i siostry duchowe. Krishna mówi o tym w Bhagavad Gita i w wielu innych siastrach, że ten jest moim baktą, kto mi deklaruje, że jest moim baktą. Ten jest moim baktą, to jest baktą moich baktów. To jest klucz do postępu w życiu duchowym. Jeżeli chcemy trafić w miejsce, w którym Krishna ma wypełniony kalendarz i stać się częścią tego kalendarza, to nauczmy się podążać ślady naszych braci i sióstr duchowych. Nie róbcie sobie żadnych innych planów. Zapomnijcie o waszych genialnych planach. Wszystkie wasze plany możecie odłożyć na półkę z napisem niepilne i nieważne. Bo kiedy nauczymy się współpracować z wielbicielami, doceniać za to, co robią, doceniamy naszego mistrza duchowego. I wówczas znajdziemy się w kalendarzu Krishna. Ewentualnie tej formy, którą wielbimy. Krishna znajdzie w swoim, czy Pan Shringadev znajdzie miejsce w swoim zapełnionym terminarzu. O, to mój wielbiciel. Jak wspaniale. Tyle lat służy moim braciom, swoim braciom i siostrom duchowym. Fantastycznie. O, to jest dla niego miejsce. To jest ta legitymacja. Ostatnio miałem możliwość odsłuchania wykładu, który mój mistrz duchowy dawał, kiedy mnie inicjował. Dostałem możliwość zapoznania się z tym wykładem, to było bardzo dawno temu. I mój guru powiedział bardzo wyraźnie. Ja tak słuchałem tego wykładu, jakbym słuchał przed momentem. Jeżeli, że mistrz duchowy jest tak jak lokomotywa, która ciągnie wagony, ale to do nas należy wybór, czy chcemy wsiąść do tego pociągu. Czy chcemy wiecznie czekać z chusteczką na peronie i machać. Farewell, żegnajcie, do widzenia. To jest nasz wybór, ten pociąg jedzie. To do nas należy wybór. Nie musimy, czy jedziemy tym pociągiem, czy nie. Oczywiście musimy być dobrze przygotowani, musimy mieć dobry plecak. Ale nie ma nic lepszego, jak jazda w dobrym towarzystwie, tak? Najlepsze imprezy to takie, w których jest dobre towarzystwo, w którym dobrze się czujemy. I ci, którzy jadą w tym pociągu, są najlepszym towarzystwem. To jest bardzo niezwykłe. I jeszcze jeden fragment, który mówi o tym. Mój guru powiedział, że jeżeli chcesz iść do ambasady amerykańskiej na bal, nie możesz wejść tam bezpośrednio i poklepać ambasadora po plecach. No, oczywiście może być wariant z dyzmą, że znajdziemy zaproszenie na ulicy, prawda, i wejdziemy do środka i będziemy przyjdzie przed ambasadora. Nie. Ale jeżeli znamy sekretarza albo bliską osobę ambasadora, nas sprowadzi przez wszystkie bramy. Więc jeżeli chcemy dotrzeć do Kryszny i znaleźć miejsce w jego terminarzu, znajdźmy miejsce dla mistrza duchowego. Zrozummy, jaką ważnym aspektem rozwoju duchowego jest guru. Często pomijany, bo wszyscy myślimy o Krysznie. A! Krishna, jak fantastycznie. Już jedziemy z Radharani i wałkujemy czapaty. Tak? A gdzie jest guru? Gdzie jest ten, kto nas przeprowadzi tam? Gdzie jest ta osoba, która nam powie, Radharani, to jest mój uczeń, albo moja uczennica, on dobrze robi czapaty. Wielokrotnie robił je dla mnie. Tylko dwa razy dało mu się je przypalić. Zrozumie, to jest ta legitymacja. My mamy wielkie marzenia, wielkie aspiracje. Guru jest tym, kto nam te aspiracje da i spełni. Myślimy o już balosy w Rydawaniu, już jesteśmy w ogródku, już widzimy, jak wszystko się dzieje. To wszystko jest iluzją. Nasze wyobrażenie. Oczywiście, więc nikt nie zabrania nam mieć marzeń, ale skonfrontujmy te marzenia z realem. Jak ja mogę mieć marzenia, żeby mieć dom na Hawajach? Fajne miejsce. Ciepło, prawda? I co z tego? Nic. Nie mam takich możliwości. Więc realem rozumienie jest to, że jest ktoś, kto rzeczywiście pozwoli nam stanąć. To jest guru. Nie zapominajmy o mistrzu duchowym. Ja w wielu rozmowach z baktami słyszę o rozrywkach Krishna, ale nie słyszę o rozrywkach mistrza duchowego. To jest ta osoba, która nam podaje rękę. To jest ta osoba, która nas wyciąga z tego świata materiału.
Więc jeżeli chcemy wałkować czapati z Srimati Radharani, najpierw dobrze wywałkujemy czapati, wkładając naszą górę. Tak na tip-top. Wtedy to nadejdzie. Mistrz duchowy zawsze obok nas. Pamiętajmy o tym. Nie próbujmy przeskakiwać go w naszym marszu ku Krysznie. Mamy za mało, nie skaczemy zbyt wysoko. Dlatego też to jest dharma żywej istoty. Dharma żywej istoty jest zrozumienie, że mogę być sługą Kryszny tylko poprzez służenie tym, którzy służą lepiej niż ja. Wszyscy lepiej służą niż ja. Więc mamy duże pole do popisu. A tym, kto służy lepiej niż moi bracia siostry duchowe, znasz niż duchowe, nasi mistrzowie duchowe. Wtedy my jesteśmy bezpieczni. Więc podsumowując, ten stan nazywany jest sanatana dharma, wiecznym zajęciem żywej istoty. Wiecznym zajęciem żywej istoty, która nam pozwala wrócić do Kryszny. Właśnie to, sanatana dharma. Sanatana oznacza wieczny. Czyli wieczne zajęcie żywej istoty. Uświadommy sobie, ile błądziliśmy w tym świecie materialnym, ile lat nam to zajęło. Miliony wcieleń. Kiedy będzie tego koniec? Znowu będziemy to prokrastynować, jak nasze dzieci matematykę? Jutro zrobimy to, a może za 2 tygodnie. No, czyli tak nie sprawdzi, po co? Więc dzieci są wyluzowane, ale my rodzice mamy siwe włosy, bo nas wezmą do szkoły, żebyśmy się tłumaczyli. Ile czasu nam to ma zająć? Macie jakieś plany? No kolejne miliony wcieleń? Nasze kalendarze są tak pojemne, że dajemy sobie ten czas? Nie ma czasu. Ten czas się wokół nas kurczy, jeżeli myślimy o Krysznie. Stąd też to jest bardzo istotne. Sanatana dharma, wieczne zajęcie żywej istoty. Właśnie, więc podsumowując. Dharma to czynności, które prowadzą do rozwoju związku z Bogiem. Wyzwalające żywą istotę z koła samsary, powtarzających się narodzin i śmierci. Bardzo ważny element. Związek z Bogiem. Bóg nie jest statuą. Bóg jest żywą istotą, używszy cudzysłowie, z krwi i kości. Możesz mieć z nim związek. Bezpośredni. Możesz mieć związek z Bogiem. Twarzą w twarz. Więc pracuj nad tym związkiem. Nad każdym związkiem trzeba pracować. To jak nad relacją damsko-męską. Czy wy myślicie, że małżeństwo to jest easy life? Że siedzimy, jest tak fantastycznie, że mąż i żona siedzą, obierają wspólnie ziemniaki, a później je wydrążają, robią z nich takie małe kosteczki i później ofiarowują i cały dzień chodzą zauroczeni, że są tacy fantastyczni? Nie, nad związkiem trzeba pracować. Nad relacją z drugą osobą trzeba pracować. To jest ciężka praca. Nie tak zwany luzik. O, to jest moja żona, o, to jest mój mąż, jest git. Jest fajnie. Ona jest moja, jestem jej. Nie, to jest ciężka praca. Tak samo nad związkiem z Bogiem ta praca jest jeszcze cięższa. Dlatego, że trzeba umieć zabiegać o Najwyższego w odpowiedni sposób. Więc wszystkie te czynności, które prowadzą nas do rozwoju związku z Najwyższym, z Bogiem, są właśnie dharmą. Dharmą. Tym wyróżnikiem nas, jako wielbicieli Kryszny. Naszą immanentną cechą jest to, że Jivara Swarupa Hoy, Krishna Niti Radasa. Ja jestem wiecznym sługą Kryszny. Ale moja służba może być w pełni dostrzeżona wśród tych, którzy służą lepiej od nas. A ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy lepiej służą od nas, jest to naprawdę super miejsce. Od każdego możemy coś zyskać. To jest niezwykła rzecz, baktowie są potęgą. I tym się chcemy zająć, filarami dharmy, czyli podstawowymi wartościami, które stanowią fundament wszelkich innych norm moralnych. Jeszcze mam trochę czasu, więc ja się tylko zacznę kolejny, bo tych seminarów będzie więcej niż 4, tak jak widzę. Więc dzisiaj będziemy tylko jakby wprowadzać się w dalsze arkany. Ale zaczniemy od pierwszej bardzo ważnej informacji. W sposób niezwykle przystępny w pierwszym kanto, czy w pierwszym księdze Bhagavata wskazane są te rudymentarne, podstawowe zasady, które mają charakter uniwersalny. Te zasady, o których mówię, są, mówiłem wcześniej, one są też tytułem seminarium, filarami. Jaką funkcję ma filar? Budowlańca. Golden hands, złote rączki. Jaką funkcję w budowie pełni filar? Tak jest, podtrzymuje, utrzymuje. Tak?
jest, jego funkcją jest podtrzymywanie wyższych kondygnacji albo całego budynku. Więc filar to nic innego, jak albo technicznie rzecz ujmując słup, bo filar to udekorowany słup, zgodnie z wiedzą materialną, tak mnie uczono na studiach, że filar to udekorowany słup. Filar to słowo, które pochodzi z języka architekta, a słup to słowo, które pochodzi z języka inżyniera. Więc połączyć te dwie gdyby, frazy, filar to udekorowany słup. Dlatego też one mają bardzo ważną funkcję w strukturze budynku, podtrzymują. Nadają tylko budynkowi nośność, ale również stabilność. Budynek, sami wiecie, że budynki pracują. Dlatego, że jest stolidną strukturą, to jednak wchodzi w wibracje, drgania. Więc filary projektuje się w ten sposób, żeby również niosły obciążenia, które nie są najgorsze. Najtrudniejszymi obciążeniami nie są obciążenia statyczne, tylko dynamiczne. Tak, obciążenia dynamiczne mamy chociażby w takich konstrukcjach jak mosty albo wiadukty. Kiedy przejeżdżają pojazdy, one powodują, że konstrukcja drga. Więc szczególnie w takich konstrukcjach jak mosty, filary powinny być specjalnie zaprojektowane. Więc mówimy o filarach, czyli o tych filarach, które podtrzymują budynek życia duchowego. Filary religii to filary, które sprawiają, że konstrukcje, które nas otaczają, konstrukcje duchowe, których my jesteśmy częścią, są stabilne i co więcej, są w stanie przetrwać bardzo wiele. W budownictwie projektuje się często budynki tak, żeby mogły wytrzymać więcej niż założone obciążenie. Czyli tak 1,5% więcej, albo 2, 10, 15, zależy się od warunków. Więc te filary, o których mówiłem, będziemy zaraz mówić, są bardzo dobrze przemyślane i o nich mowa jest właśnie w pierwszym kanto Bhagavata. Co więcej, zwróćcie uwagę, że one istnieją w każdej religii i w każdym systemie moralnym. Zaczynamy. Co jest pierwszym filarem? Satya, czyli prawdomówność. Satya to pierwszy z filarów życia religijnego. Jak to? To niemożliwe. O czym ten facet mówił? Prawdomówność? Czy to są jakaś historia z zamierzchłej epoki? Nie. Na prawdomówności budowany jest system wartości. Teraz systemem wartości jest skuteczność. Nie interesuje się, w jaki sposób osiągamy dany cel, tylko jego realizacją. Cechą wszystkich dojrzałych społeczeństw jest to, że ludzie komunikują się ze sobą w sposób odpowiedni. I cechą komunikacji jest prawdomówność. Prawdomówność, o której będę mówił więcej, rozwijając ten wątek za moment, ale zdążymy, prawdomówność jest filarem, na podstawie którego nie jesteśmy w stanie zrezygnować z funkcjonowania społeczeństwa. Satya. Drugie, ahimsa, czyli miłosierdzie. Bardzo ważny aspekt. Zapominamy w naszym życiu społecznym o miłosierdziu. Dla wielu osób miłosierdzie to jest rzucenie paru złotych do kubka przed osobą, która żebrze przed kościołem. To jest też miłosierdzie. Ale czym tak naprawdę jest miłosierdzie? Jeżeli patrzymy na różne systemy religijne, one w każdym wymiarze bardzo mocno akcentują ten element. Takim przejawem jest chociażby jałmużna. Bardzo ważny aspekt. Umiejętność wspomagania innych to miłosierdzie. Umiejętność podawania ludziom ręki to miłosierdzie. Umiejętność chronienia innych żywych istot to miłosierdzie. To jest cecha fundamentalna zaawansowanych systemów społecznych religii. Również świadomości Kryszny. Jest awedyjska bardzo duży nacisk kładzie na miłosierdzie. Na wspieranie innych. Król był miłosierną żywą istotą, którego zadanie było wspieranie innych. Ale te cechy miłosierdzia są niezbywalne do tego, żeby być również prawdomówny. Tak jak w dawnych latach, nawet w przedwojennej Warszawie, ja o tym mówiłem też w innym kontekście, był taki zwyczaj w dobrych rodzinach żydowskich, bogatych i majętnych, że każdy z tych bogaczy fundował posiłek dla biednych studentów z prowincji. Więc ten młody chłopak, który przyjeżdża do Warszawy, zawsze miał gdzie przespać albo zjeść. To było bardzo interesujące, dlatego że ci młodzi ludzie byli obserwowani przez tych mądrych, starszych ludzi. I w ten sposób byli angażowani.
Zobaczcie, w tym społeczeństwie, w jakim jesteśmy samotni. Samotni w naszych problemach, w naszych kłopotach. Jesteśmy wyizolowani z rzeczywistości. Z perspektywy socjologa jesteśmy nie społecznością, tylko zbiorem społecznym. To jest zasadnicza różnica. Dlatego, że w społeczeństwie istnieje pojęcie więzi. W zbiorze społecznym są tylko wyróżniki. Wyróżniki. Wysoki, niski, duży, chudy. Ile ma lat, jaka jest płeć. To jest ta różnica. Dlatego też prawdomówność i, moi drodzy, miłosierdzie to nic innego jak dwa bardzo istotne filary. Kolejnym jest filarem to soczan, czyli czystość. Czystość nie tylko fizyczna, ja tego sygnalizuję, to będę rozwijał w kolejnych wykładach, ale przede wszystkim intelektualna, mentalna. Jacy jesteśmy? Co jest w nas uczciwości? Co sprawia, że powinniśmy być czyści? To nie chodzi tylko o branie kąpieli rano czy wieczorem, ale chodzi o to, żebyśmy byli czyści w swoich intencjach, w naszych sercach. Popatrzmy się tak głęboko na samych siebie. Ile nas jest czystości? Ile nas jest pracy, żebyśmy zbudowali społeczeństwo, które jest na tych zasobach oparte? Więc prawdomówność, ahimsa, miłosierdzie, soczan, czystość i tapa, wyrzeczenie. Nie ma tutaj na myśli mowy o ekstremalnym wyrzeczeniu, jakiego chociażby był autorem Hiranyakashipu, czy Hiranyaksha, czy później Kumbhakarna, Ravana, Vibhishana itd. itd. Ja mówię o zwykłej umiejętności reakcji na coś, co nas otacza. Powinniśmy umieć wiedzieć, jak sobie odmówić. Ja o tym mówiłem ostatnio w telewizji, o czymś, co nazywamy konsumeryzmem. Żyjemy w czasach, gdzie konsumpcja została zniesiona na absolutnie hipersoniczny poziom. Wmawia nam się, że potrzebujemy więcej, więcej, więcej i więcej. Tak jak w niektórych miejscach, w świątyniach, w Indiach, niektórzy modlą się dehestri, deherupe. Więcej, więcej, więcej. Daj mi pieniędzy, daj mi partnera. Ale wiedzcie o tym, że nie ma kresu pragnienia materialnego. Dlatego samo zrealizowana żywa istota potrafi wyznaczyć sobie granice. O tym mówi siódmy kanto, ostatni rozdział, w tym Narada Muni udziela instrukcji cywilizowanym żywym istotom. Jest fragment, który wczoraj czytałem, który mówi, co czeka ludzi, którzy nie są w stanie kontrolować swojej chciwości. Nie są w stanie poddać się czymś, co nazywamy właśnie wyrzeczeniem. Wyrzeczenie to nie tylko umartwianie się, ale przede wszystkim umiejętność powiedzenia, okej, starczy, dość. Ile będę miał samochodu? Czapek, kołnierzy, butów. Czy jest gdzieś temu kres? Nie ma temu kresu. Więcej, więcej, więcej. Czy więcej oznacza lepiej? Nie. I to jest bardzo zaskakujące i właśnie te cztery elementy tworzą podwaliny harmonijnie funkcjonującego społeczeństwa. Prawdomówność. O tym będę mówił na następnym wykładzie. Ahimsa. Będę mówił na wykładzie po następnym wykładzie. Socza, czyli czyste. Będę mówił na wykładzie po następnym. I wyrzeczenie. Wyrzeczenie zostawimy sobie na koniec. Zobaczymy, ile osób będzie w stanie wytrzymać to seminarium, bo będzie prawdziwa etapa. Dlatego też istotnym aspektem jest to, co powiedziałem. Za moment będę kończył, ale chcę pokazać wam pewną zasadność, która istniała wcześniej. Właśnie te cztery aspekty tworzyły społeczeństwo. Tworzyły coś, co nazywamy bykiem dharma. W pierwszym kanto Bhagavatam jest właśnie opis tego, że dharma jest przedstawiona jako byk, który stoi na czterech nogach, które w oczywisty sposób reprezentują fundamentalne czynności gatunku ludzkiego. Więc dopóty nie uczynimy naszego życia opartego na czterech filarach, naszego własnego, to społeczeństwo, które będziemy tworzyć, będzie społeczeństwem kulawym. Tak wewnątrz, tak jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Jeżeli jesteśmy nieuporządkowani wewnątrz, dlaczego uważamy, że społeczeństwo, które jest wokół nas, będzie hiperporządkowane? Dlaczego patrzymy na innych? O, oni muszą to zrobić pierwszy. Nie, ty musisz to zrobić pierwszy. Bo to jest twój obowiązek, to jest twoja dharma. Wobec tych, którzy cię wychowali, począwszy od rodziców, przez nauczycieli, a skończywszy na twoich braciach i siostrach duchowych. Więc to jest twój obowiązek. Nie patrz na to, że społeczeństwo jest zdezorganizowane. Bądź częścią organizacji tego społeczeństwa.
Nie patrz na to, że iskon jest taki czy inny. Bądź tą integralną, ważną częścią iskon. Pokaż swoje uporządkowanie. Swój stosunek do innych. Swoje dobre intonowanie. Nie patrz na to, o, on ten źle mantruje. Albo ten ma, nie zarzucał sobie włosów z przedziałki. Albo nie ma brylantyny. Nie, patrzcie na, patrzmy na nas samych. Jeżeli chcemy żyć w uporządkowanym świecie, najpierw uporządkujmy swój własny świat. Sprawmy, że miejsce, do którego będziemy zapraszać naszych bliskich, będzie uporządkowane. I wtedy prezydent Święty nie będzie mógł żyć tak jak Krishna na Goloka Vrindavanie. Też. Prezydent Święty też ma swoje pragnienia, wierzcie mi. To nie jest automat, do którego rzucam 5 zetów i wyskakuje muzyka. On też ma swoje odczucia. Wiesz, jest też człowiekiem. Więc jeżeli uporządkujemy swój świat, to sprawimy, że wszyscy wokół nas w tym świecie będą również uporządkowani. I temu służą cztery filary dharmy. To jest ten komponent uporządkowania rzeczywistości. I o tym będziemy mówić w następnym seminarium. Jeżeli tutaj Asikunda, która zajmuje się programy dzielnymi, będzie miała pragnienie, żeby takie seminarium miało, było kontynuowane. Więc kończę, dziękuję wam za uwagę. Obiecałem właśnie jeszcze prawo, że będzie 45 minut, więc jest. Mam starszemu bratu duchowemu. Czy są jakieś pytania? Zaczęliśmy 15 po Kamalana, to później. Czy są jakieś pytania, komentarze? Proszę uprzejmie. Najpierw dostrzeż tych, którzy są w twoim najbliższym zasięgu. Jest takie łacińskie powiedzenie, które do Nanakanda Prabhu na pewno zna jako astronom. Peta sfera ad astra. Od Ziemi do gwiazd. My często patrzymy w gwiazdy, ale nie patrzymy na Ziemię, po której chodzimy. Więc musimy umieć odpowiednio dostosować swoją ostrość swojego widzenia. Najpierw zacznijmy od najbliższego otoczenia. Dajmy szansę tym blisko, którzy są. Naszym rodzicom, naszym braciom i siostrom duchowym. Służmy im z zapałem i z wytrwałością. A wtedy Krishna sam nam się objawi. O to się nie martw. My tak bardzo pragniemy dostrzec Krishna, że Krishna zostawia nam wszystko. You know what I mean? Dlatego też dostrzeżmy tych... O, dostrzeżmy tych, jak tylko skończę, dostrzeżmy tych, którzy są bardzo blisko nas. Jest tak wielu wspaniałych bhaktów. Skup się na tych osobach, które są w tej sali. I pomyśl, że każda z nich ma genialne cechy. I jeżeli znajdziesz te genialne cechy, to weź jedną z nich i medytuj o nich. Wtedy Krishna do ciebie przyjdzie. Bo Krishna jest w tych bhaktach. Naprawdę, medytacja o cechach bhaktów jest tak dobra, jak medytacja o cechach Krishna. Ale my tego nie wiemy, bo my chcemy być już z Krishna. Hola, hola. Jeszcze dużo drogi przed nami. Masz jakiś dobry sprzęt, żeby dotrzeć szybko? Nie. Więc, jak to się mówi, Krishnamowy, często o tym rozmawiamy. Szanaj, szanaj. Krok po kroku. Więc stawiaj, myśl o tym, gdzie postawisz następny krok, a nie myśl o tym, gdzie postawisz tysięczny. Bo na tysięczny może ci nie starczyć czasu. Alikata, proszę, komentarz, proszę. Wywołałeś mnie do tablicy, więc sprostuję. Dobrze, bardzo dobrze. Ten cytat mówi przez ciernie do gwiazd. Do gwiazd, dokładnie. Ale wiedziałam, kogo zapytać o korektę. Więc dobrze trafiłem. Tak, przez ciernie do gwiazd. Chodzi o to, że musimy dotrzeć do nieba przez ciernie tego życia. Ale ciernie są tu. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest to, żebyśmy zapominali, gdzie stawiamy swój kolejny krok. Ja o tym mówiłem na seminarium, którego nie dokończyłem, ale którego kończę, odnośnie uważności. Na pewno to zrobiłem, bo obiecałem się to. Więc odnośnie uważności, że musimy wiedzieć, gdzie postawimy następny krok. My często myślimy o tysiącach kroków, które są przed nami, ale tak jak jedziemy w podróż, już idziemy na przykład, gdzie możemy pojechać? No, do Włoch, prawda, ale tylko pod Warszawą oczywiście.
Więc zanim dojdziemy do Włoch pod Warszawą, to już jesteśmy we Włochach. Siedzimy na tym pięknym, wspaniałym dworcu, gdzie jest pełno winorośli i w ogóle i wszędzie serwują kuchnię włoską i wszyscy są zadowoleni. Ale żeby dotrzeć do tych Włoch, nawet pod Warszawą, to musi postawić pierwszy krok. I to jest to, co nazywa się życiem duchowym. Że ty umiesz i masz wiarę w to, że ci, którzy są obok ciebie, pozwolą ci iść. Często myślimy o tym związku z Krysztą, to jest bardzo ważne. Ale wielu z nas, ja na takich osób należę, ja nie widzę Kryszty. Ale widzę tych, którzy służą Krysztą. I to mi wystarcza. Bo kiedy ja nie mam czasu, żeby wymedytować chociaż jednej cesze mojego brata i siostry duchowej, to mnie ratuje. Dostrzesz Krysztę w innych osobach. W baktach Pana, którzy ofiarowali swoje życie. Popatrz, ci wszyscy ludzie, którzy są tutaj, mogą napisać scenariusz sensacyjnej książki albo filmu. Zapytaj każdego z nich, co się wydarzyło w ich życiu. Zapytaj Johnaka, jak wyglądało jego życie. Jakby małemu chłopca. Co przeżyło. Ja to wiem, bo mi o tym powiedział. I to jest to, o czym ja medytuję, o czym myślę, że są tacy ludzie wokół nas. Rozumiesz? Jeżeli my zrozumiemy, że osią życia duchowego są Biblii Kryszny, nikt nie jest w stanie nam zagrozić, ale my o tym nie pamiętamy. Bo wyświetliliśmy sobie etykietkę pamiętam o Krysznie i chodzimy z tą etykietką. O, pamiętam o Krysznie. To się nazywa SDS, Senior Devotee Syndrome. Czyli tak zwany syndrom starszego wielbiciela. Jestem już lat w procesie. Ach, ja już jestem tak zaawansowany. Moje rundy są takie fantastyczne. Zobaczcie, jak moje doty jest wypracowane. Nie moimi rękoma. Zobaczcie, jak wspaniale. Zobaczcie na moje długie kły, które wyhodowałem. To jest właśnie symptom starszego baktu. A symptom starszego baktu jest to, że on dasa, dodaje jeszcze 3 razy dasa. Im jesteś wyżej, ty możesz mniej, rozumiesz? Im dłużej jesteś w procesie, ty możesz mniej. Nie więcej. To, że praktykujesz świadomość Kryszny przez ileś lat, nie oznacza, że możesz uważać się z tego powodu za lepszego. Większy obowiązek jest nałożony na ciebie. Więcej osób na ciebie patrzy. Rozumiesz, co wyszło? Rozumiesz? Im jesteś wyżej, tym jesteś bardziej widoczny, więc musisz być jeszcze bardziej pokorny. Więc jeżeli wszyscy sobie wyjrzymy tabliczkę I'm follow Vaishnava, podążam ślady Vaishnavów, to osiągniemy sukces. Wtedy Krishna będzie zadowolony. Jeżeli będziemy próbowali zadowolić Krishna bezpośrednio, hello, gdzie jest twój bilet? Albo pokaż mi swoją wizę. Pamiętaj, na Goloka Vrindavan nie wydają wiz na lotnisku. I zimne uwagi, komentarze. Ok, serdeczko, klar. Coś jeszcze, proszę. Jakieś komentarze? Prawu, Kasisza, prawu, Donikanda, prawu, po raz drugi wywołuję. Proszę. Ostatnio taką fajną definicję słyszałem, że devot lub devotka to jest osoba, która chce kochać Boga, nie kochając innych. Słyszeliście to? Że te, powtórzę słowa, jeśli wierzę prawo, że dewot albo dewotka to osoba, która chce kochać Boga, nie kochając innych. Piękne. Podoba mi się to. Ja? Wszystko skomentowałeś już, Kasimierze, prawo. To się nazywa Brahmana. Brahman, która w jednym zdaniu wszystko podsumuje. Cały wykład. Tak, to jest nasz problem. Że chcemy dotrzeć do Boga, ale depczemy po głowach naszych braci i sióstr. Regularnie, periodycznie, metodycznie. I myślimy, że Krysztę możemy wystawić do wiatru. Wiele takich osób przed nami było. Nie będę sięgał na najwyższej półki tego Hiraniaksha czy Hiraniakashipu. Oni też mieli super plany i byli inteligentni. Hiraniakashipu i Hiraniaksha to nie byli faceci spod budki z piwem. To byli eksperci wiedzy wedyjskiej. Ravana był ekspertem w siastrach. Ravana znał całą literaturę wedyjską od początku do końca. Był edukowany. Hiraniakashipu tak samo. No i co? Zabrakło jednego elementu. Kryszny, Boga. W
Więc jeżeli mamy plan dojść do Boga, ale nie zastanawiamy się na tym, że inni też idą tą ścieżką, tylko rozpychamy się. Ach, ja muszę być pierwszy. Ja jestem najlepszym sługą mojego guru. Albo Kryszny. To pojawia się odpowiedź. Tych klientów nie obsługujemy. To nie jest proces, w którym się znaleźliśmy. To nie jest proces, w którym się ścigamy, kto dojdzie do Kryszny. Nie, w tym procesie wypychamy innych do Kryszny. Jeżeli widzimy, że nasz brat czy siostra duchowy kuleją, to podajemy mu rękę. A nie dajemy mu grana z wyciągniętą zawleczką. To prawda. To jest życie duchowe. Życie duchowe opowiada na wspieraniu innych, dostrzeżeniu tych niezwykłych cech, które posiadają. I trzeba promować takie zachowania. Trzeba mówić o takich osobach. To jest nasz obowiązek. To jest coś, co chrześcijanie nazywają świadectwem. To jest oświadczenie o sobie i o mistrzu ducha. Więc to, co powiedziałeś, jest bez komentarza. Tak mówi Bramin. Jakieś inne pytania? Dzięki, Kasia, za ten komentarz. Przypomniałaś mi o odpowiedniej pozycji. Czy są jakieś pytania? Proszę, komentarze. Bardzo proszę. Śmiało. Ukunda Mataji? Proszę. Ja bardzo dziękuję za wstawkę o mistrzu duchowym. Ale przecież ty jesteś ekspertem w służeniu mistrza duchowego. Zawsze, kiedy jestem, to zawsze służysz swojemu guru, od rana do wieczora. Masz tysiące różnych rzeczy. Masz swoje własne problemy zdrowotne, masz dwójkę dzieci, żyjesz daleko z tym, ale jesteś. Takich przykładów nam potrzeba. Więc ja dziękuję, że jesteś taką osobą. Nie o tym miało być. Ale właśnie o tym jest. Ale właśnie o tym jest. Dzień bez gloryfikowania bartów jest dniem stracony. To jest bardzo istotne. Mistrz duchowy, pamiętacie, to jest osoba, z którą możemy wejść w interakcję. Nie człowiek z obrazka. O, nasz guru jest na obrazku, jak fajnie. Postawiam sobie różne obrazki guru w Majapur, guru w Vrindavan, guru w lesie, guru na rowerze. Super, ale bosko. Nie. Mistrz duchowy jest realną osobą, do której trzeba się umieć odnieść. A dziękuję za ten przykład. Jest wiele osób, które fantastycznie służą guru. Zacznij indulekę. Która przyjeżdża, gdy przyjeżdża jej guru, ona cały czas jest non-stop. Jak to się mówi w gazie. Non-stop. Cały czas. To można zrobić. To są żywe przykłady. Słuchajcie, mamy żywe przykłady świadomości Kryszny wokół nas. Super ludzi. Joy. To jest tak. Zacznij indulekę. Kiedy przyjeżdża Trika Maharaj, to zanim tylko ma przyjeździe, już jest induleka na miejscu. Już jest porozmawiać z prezydentem świątyni, wszystko jest jasne. To są przykłady osób, które służą swojemu guru. Tak jak często mówię, Mukunda jest tą induleką Krishna Chetra Maharaja. Pochlebisz. Nie, ja się uczę. Michał, Michael? Zmusza, czy daje nam ofertę? Nie, no możesz bardzo... Może nie zmusza, nie. O. Złe słowo. Inspiruje. Mówi, ho, dobrze, ja wiem, o co ci chodzi. Ale to nie znaczy, że ty masz... możesz jeszcze bardziej cierpieć. To jest oferta. Ona jest ważna do pewnego momentu. Rozumiesz? To nie jest tak, że ktoś się do czegokolwiek zmusza. Jedyną osobą, która potrafi dobrze nas zmusić, jesteśmy my sami. Jeżeli ktoś chce... tak wczoraj czytałem właśnie kolejny fragment Prabhupada, który mówi, że jedynie będąc w unii dobroci możesz przyswajać wiedzę. W pełnym tego słowa znaczeniu wiedzę wedyjską i wiedzę, która pozwala ci dokonywać właściwych wyborów. Więc pierwszym krokiem jest to, że musisz wejść na poziom góry dobroci. Dopiero wtedy wiedzę, którą uzyskujesz, będziesz w stanie właściwie wykorzystać. Więc są osoby, które dostają oferty. Przestań to robić, albo zacznij inaczej funkcjonować, ale mimo tego pogrążają się. Jest wiele osób, które
potrafią w idealny sposób unicestwić się. Dostałem dobre wskazówki, słuchaj, przestań robić to, albo może powinnaś zająć się czymś innym. Ale dalej i dalej się pogrążamy. Więc to nie jest tak, że cierpienie uszlachetnia. To jest słynny slogan, z którym ja często polemizuję. Cierpienie nie uszlachetnia. To ty uszlachetniasz cierpienie. Robiąc z niego właściwy użytek. Przecież nie musisz cierpieć. W sensie duchowym, bo w sensie materialnym będziesz zawsze cierpiał. To ciało materialne zawsze będzie ci przysparzało kłopotu. Zgodzisz się, Michał? No nie ma opcji. Natomiast jest to, co ty z tym cierpieniem tego ciała zrobisz. Jak je wykorzystam? Trzeba by znaleźć rozwiązanie. O, właśnie. Osoby, które nie są bądź wyjścicielami czy świadomymi Boga, także też poszukują jakiegoś wyjścia z takiej nieszczęśliwej sytuacji. Tak, oczywiście. Dlatego, że nieszczęście powoduje, że ludzie są bardziej introspektywni. Czyli szukają jak gdyby rozwiązania, stają się bardziej czuli. Tak jak jest takie słynne powiedzenie, które pewnie ci mówiłem w czasie naszych rozmów, ale wrócę do niego. Tak jak syty nie zrozumie głodnego. Pamiętasz to, o czym mówiliśmy? Jesteś, masz pełen talerz i masz dużo pieniędzy, zastanawiasz się, co ten facet tutaj robi? Jak to on może być głodny? Przecież jedzenie jest wszędzie. Ale kiedy przestaniesz mieć pieniądze i zrozumiesz, co to znaczy opierać ostatnie jabłko, to wtedy twoja perspektywa się bardzo radykalnie zmieni. Zgodzisz się? Dlatego też na tym polega wiedza, że mimo tego, że możesz być syty, to musisz umieć zrozumieć głodnego. To wtedy nawet jabłka się nie obiera. Tylko zjada się w całości. Bo szkoda tej obiera. Z ogryzkiem. Właśnie. No właśnie. Rozumiesz, co mam na myśli, prawda? I to jest ta perspektywa, więc to jest pytanie, co ty z tym cierpieniem, Michał, zrobisz? Czy będziesz się pogrążał? Czy będziesz winił Boga, że Bóg jest okrutny? Bo to jest najlepiej. Zawsze znaleźć dobrze z chłopca do picia. Bóg jest pod ręką, bo szybko nie reaguje, prawda? Więc zawsze można się na nim tutaj odegrać. Już na bliższych osobach raczej nie. A na policjancie to już w ogóle. Bo od razu będzie inna tutaj jakby prawidłowość. Więc to jest ważny punkt. Co ty z tym cierpieniem zrobisz? Ono wcześniej czy później nadejdzie. Więc na tym polega istota życia duchowego, że ty się do tego przygotowujesz. Tak jak Bhaktivedanta Pana Maharaj podał taki fantastyczny przykład rzeki. Tak jak wiesz, że rzeki mają w sobie tendencję, że wylewają, tak? Czyli jak jest powódź, to rzeka wylewa. Jeżeli obserwujesz tą rzekę od lat, to wiesz, że są miejsca, w których ta woda występuje z brzegów najczęściej. Bo są takie miejsca, więc co robisz? Przygotowujesz się. Budujesz, podnosisz żwały albo stawiasz worki z piaskiem. Być może ta rzeka w tym roku nie wyleje, a ty jesteś gotowy. I to jest ta gotowość. Więc jeżeli wiesz, że to ciało materialne jest obarczone jak gdyby czterema wymiarami. Jara, mritu, wiada, wiadhi, jak mówi Bhagavad Gita. Narodziny, choroby, starość i śmierć. Do tego musisz się teraz przygotować. A nie myśleć, o, forever young. Zawsze będę młody. Oczywiście ty jako dusza ta. Więc to jest ta inteligencja, która płynie z góry dobroci. Że wiesz, że coś nastąpi, wcześniej czy później. Widzisz to miasto, jeżdżąc, bo ty często jesteś środkami komunikacji miejskiej. Widzisz tak wiele klepsydr z nazwiskami, imionami tych osób, które już nie ma. One wiszą na murach, na przystankach. Za tymi klepsydrami się kryją żywota ludzi, fizycznie istniejących. Kiedyś taka klepsydra będzie wisiała w różnych innych miejscach z bliskimi nam imionami. Więc to, co mówi Maharaj, jest bardzo ważne. Ty wiesz, że pewne rzeczy nastąpią. I to jest wiedza. I przygotowujesz się do tego. Najważniejsze jest przygotowanie świadomości. I temu służy proces świadomości Kryszna. First be conscious, then Kryszna conscious, jak Prabhupada często powtarza. Najpierw bądź świadomy, a później bądź świadomy Kryszna. A do tego, że to jest świadomość innych baktów. Czy to odpowiada na twoje pytanie? To ty możesz uszlachetnić cierpienie. Jakieś inne komentarze? Koleżanki, ile mamy czasu? Dobra. Więc to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam, drodzy wielbiciele, za uwagę, za komentarze, za towarzystwo. Tak jak powiedziałem, najlepsze towarzystwo to takie, w którym dobrze się czujemy. Ja wam za nie dziękuję. Dziękuję wam również za to, że przypominacie mi o istotnych rzeczach w mojej praktyce duchowej. I na zakończenie chcę powiedzieć jedno. To, co powiedziałem przed momentem. Dzień
bez zweryfikowania baktu jest dniem straconym. Zapiszcie do sobie. To nie jest gloryfikacja z transparentem. Kocham X-Dasa. To jest fajne, prawda? Albo X-Dasie. Nie. To jest coś, co powinno być w naszym sercu. Ale dzień stracony to taki, którym nie pamiętamy o mistrzu duchowym. Chociaż przez sekundę naszego dnia. Tyle czasu nam zajmuje obserwowanie wydarzeń na Facebooku, prawda? I dostałem lajków, ale jestem dobrze widziany. Tyle czasu nam to zajmuje. Więc dajmy między jednym wejściem na Face'a a drugim czas, żeby pomyśleć o Bhakta Krishna. I czas, żeby pomedytować o mistrzu duchowym. Tak króciutko. Zwykle po ludzku. Dziękuję Ci, Gurmat, że jesteś, że podałeś mi rękę, że ciągniesz mnie nadal w tym wagonie. Ty jako ta lokomotywa, która nas tam ciągnie. I dziękuję Ci za to, że wystawiasz mi tą wizę do świata duchowego. Więc pamiętajcie, dzień bez gloryfikowania baktów jest dniem straconym. Nic nie ma takiej mocy jak gloryfikowanie baktów Panu. Wszystkim baktów. I za to Wam dziękuję, dlatego że dajecie mi taką okoliczność. Że przychodzicie tutaj do tej świątyni i próbujecie dawać nam swoje towarzystwo. Za to jestem Wam szczególnie wdzięczny. I proszę Was wszystkich o łaskę. Dziękuję raz jeszcze. Haribo! Dziękuję Wam za towarzystwo. Do zobaczenia w następnej trzeciej części, ale taka będzie. Tak ma być? Tak. Zgadzają się tutaj. Szefostwo się zgadza, więc będzie. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za towarzystwo. Wszystkiego najlepszego dla Was w Waszym życiu duchowym. I pamiętajcie, kto w pewnym momencie poda Wam rękę. Tylko weźmę. Dziękuję Wam za towarzystwo. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za obecność. Gauranga Nityananda. Śla Prabhupada ki? Jai! Śri Vaishnava Sangha ki? Jai! 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 Jeszcze chciałem powiedzieć, że Prachananda miał właśnie urodziny dwa dni temu i może też spróbuję skorzystać z tej okazji, że podziękować mi bardzo za to, że jest takim wielkim wsparciem dla mnie osobiście i dla myślę, również wielu z nas także. Wszelka chwała. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na Kirtan i Arati.